Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj gośćmi moimi i Państwa są Mariusz Gierej, Stanisław dobry. Janecki dobry. I Łukasz Warzecha. Dzień dobry. A z wydarzeń tygodnia, których trochę jednak było, chciałbym, żebyśmy zaczęli od zastanowienia się nad sensem powołania komisji weryfikacyjnej. Nie wiemy jeszcze, jak właściwie ma szczegóły, jak w szczegółach ma ten projekt wyglądać. Wiemy, że jest to, jak ujął jeden z polityków opozycji, inkwizycja, zgroza, faszyzm, no i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje się, że ta inkwizycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, żeby coś jednak ze złodziejami, którzy zreprywatyzowali sporą część Warszawy, zrobić. Tam jest jedno niebezpieczeństwo. Bo co do tego, że taka komisja jest potrzebna, zgadzam się, i ona jest potrzebna właśnie głównie ze względu na to, że ma być wyposażona w kompetencje nie zmieniania samemu decyzji reprywatyzacyjnych, ale wnoszenia o ponowne otwarcie postępowania reprywatyzacyjnego, co może oczywiście prowadzić do rewizji tej pierwotnej decyzji. Natomiast trochę się obawiam, żeby z tym nie było tak jak z podatkiem handlowym, o którym też było wiadomo, że tak, będzie, zrobimy. Że idea jak tam ogólnie ktoś, słuszna, to, jak się ktoś tam w szczegółach mówił, że no może jednak zobaczmy, z czym mieli problemy Węgrzy, że Unia Europejska może mieć zastrzeżenia. Nie, jakie tam zastrzeżenia, robimy. No i się okazało, że nie wyszło. I konstrukcja tej komisji, prawna konstrukcja tej komisji jest dosyć nowatorska. Jednak ona się oczywiście opiera na regułach postępowania prawa administracyjnego, ale jest jednak dosyć nowatorska. Ja bym się obawiał tego, żeby tam wszystko było dobrze, prawidłowo zorganizowane, żeby potem nie można było tych decyzji komisji łatwo wzruszyć, bo wtedy ona oczywiście nie ma żadnego sensu. Ale czy musi być jakiś błąd w ustawie, żeby ona została zakwestionowana? Profesor Rzepliński i tak z góry ją zakwestionuje. Czy w ogóle możemy o tej komisji mówić w kategoriach prawnych, czy jednak bardziej politycznych? Ja ją traktuję bardziej jako jednak komisję, która jest potrzebna na użytek polityczny. Te postępowania będą się toczyły, one będą się działy i to będzie trwało na pewno latami, bo tego się nie da szybko załatwić. Ilość spraw, która jest związana z tą komisją, plus ilość osób, które trzeba będzie przesłuchać, jest tak gigantyczna, że na pewno dojdziemy do końca kadencji. To jest pytanie, od czego zacząć, tak? No, czy od kamienicy Noakowskiego, ile tam, 16, jeśli dobrze pamiętam, sprywatyzowanych przez państwa walców, czy od jakichś neutralnych? No tak, ale zauważ, że tam jednak, czyli ja oczywiście nie wiem, jak to zostanie rozłożone już w praktyce, natomiast kiedy Zbigniew Ziobro prezentował koncepcję tej komisji, to właśnie ten skutek jej działania w postaci konkretnych trzech możliwych rodzajów decyzji, czyli zatwierdzamy, wnosimy o rewizję postępowania, albo tam już nie pamiętam, trzecia możliwość jeszcze, to był jeden z głównych punktów, że właśnie to była kontra do tych, którzy twierdzili, że to ma być wyłącznie spektakl polityczny. I nie, odpowiedź była taka, że ta komisja ma konkretnymi sprawami się zajmować i doprowadzić je do konkretnego finału. Ja się zgadzam z tym, że to będzie bardzo trudne. Jeżeli to się zmieni w taki polityczny kontredans albo chocholi taniec, to oczywiście nie ma to sensu, bo sens jest tylko wtedy, jeżeli będą konkretne rezultaty. Ja się zastanawiam, jak miałoby to się nie zmienić, taki polityczny kontredans, co powiedziałeś, kiedy mamy sytuację następującą. Większość z tych kamienic, działek i tak dalej, zostało sprzedanych, prawda? Czyli mamy osoby trzecie już zaangażowane. Powiązane czy niepowiązane, to abstrahujmy od tego, bo to będzie... Albo czwarte, piąte, tak, bo tam czwarte, było sprzedawane piąte, spółką, spółki znosiły w aporcie w inne spółki na przykład, to już narosło. I teraz tak, ja słyszę, że będzie możliwość nałożenia milionowych żądań od tych, którzy reprywatyzowali te działki, tak? Znając polską rzeczywistość i skuteczność dochodzenia przez państwo polskie roszczeń, nie wierzę w to, żebyśmy zobaczyli jakiekolwiek pieniądze
od tych, którzy te działki reprywatyzowali. Ale to jest ta trzecia możliwość, o której zapomniałem, czyli sytuacja, w której ktoś już kupił daną działkę czy nieruchomość w dobrej wierze, więc nie można mu już jej zabrać, ale można domagać się odszkodowania. Znaczy, czy w wypadku samochodów można zabrać i już jest precedens prawny, dlaczego miałoby być w wypadku nieruchomości inna zasada? Ale tutaj wprost tak to zostało sformułowane, jeśli to pochodzi z przestępstwa. Że jeżeli w dobrej wierze ktoś kupił, to komisja wtedy ktoś będzie się starała, będzie płacił odszkodowanie. Tu jest tak, problem jest jeden, bo to już stawało przecież i nas Sąd Najwyższy miał inne zdanie niż Trybunał Konstytucyjny. To jest kwestia kontroli sądowej. Jeśli będzie tak, jak ma być, czyli kontrola sądu administracyjnego z pełną możliwością podmiotowości tego, że nie komisja będzie decydować, tylko w ostateczności, bo te odwołania przecież będą bankowo, że tak powiem, no to wszystko jest okej, okay. No to by było trudno zakwestionować. Ja mam wrażenie, że chodzi też o to, żeby ci, którzy uzyskali to mienie, mieli pewne piętno społeczne, no bo jaki jest sens działalności Jana Śpiewaka i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze? Żeby pokazać, że jest grupa, która de facto ukradła, czyli występuje w roli pasera. I funkcjonowanie w roli pasera może sprawić, że ktoś taki podmiot, ktoś kto nabył, bo to stanie się publiczną wiedzą dostępną w jakichś rejestrach, będzie omijany szerokim łukiem w transakcjach handlowych także, jako paser właśnie. I to też jest pewien skuteczne narzędzie odstraszania, po pierwsze od następnych transakcji tego typu, a po drugie, jednak omijania tego, co zostało zdobyte w sposób przestępczy. A, powiem szczerze, że jakbym 40 parę baniek przytulił, jak ta pani Marzena K., bo nie wolno pełnego nazwiska wymijać, miał postawione zarzuty, to nie wiem, czym się bardzo przejmował ewentualnym ostracyzmem, który by mnie wtedy ścigał, ale... Dobrze powiedziałeś o tych 40 paru milionach. Teraz, jeżeli popatrzymy na skalę tego zjawiska, to było... No można powiedzieć, że to poszło, nie wiem, w setki milionów, miliardy, prawdopodobnie tak. I ja się zastanawiam tylko jeszcze nad jedną rzeczą. Czy będzie reakcja z drugiej strony? Bo umówmy się, jeżeli ktoś robi zamach na takie pieniądze, które są gigantyczne, mają też możliwości swoje, no czy nie będzie reakcji w drugą stronę. A czy tej reakcji... To będę obserwował i naprawdę może być fascynujące zjawisko. Nie ma już od wielu miesięcy i również w tych głosach, bo oczywiście tylko politycznie patrząc... To jest... Ale dlaczego nie ma tej reakcji? No bo... Mi się wydaje, że ona jest od wielu miesięcy. Tak, no, tylko... To jest pytanie, jak, też jest. Jak ktoś w końcu sponsoruje, tak powiem... Tylko to jest trudna sprawa. Z jakiego powodu? Przecież od momentu, kiedy w Senacie skądinąd prawnik i senator Platformy Obywatelskiej wniósł w 2013 roku taką poprawkę, że państwo partycypuje w dopłatach do tego, na przykład w Warszawie, bo budżet się nie spina, to nastąpiło przyspieszenie, ponieważ były dodatkowe pieniądze, 200 milionów złotych rocznie początkowo, potem to chyba nawet zwiększono, no to przyspieszono ten proceder i na czym polega problem? Że wszystko to, co szło szybką ścieżką, to były wyłącznie te tak zwane reprywatyzacje, czyli po przejęciu praw spadkowych czy praw własności albo po ustaleniu kuratorów. Bo jedno w tym jest ewidentnie patologiczne. Na podstawie kodeksu rodzinnego czy kodeksu cywilnego ustanawiano kuratorów na działkach bez absolutnej wiedzy, na przykład spadkobierców. Nie musiał być wskazany, żeby ktoś został kuratorem i następnie dysponował tym mieniem. I jeśli sądy zasądzały odszkodowanie w takich sytuacjach, no to jest czysty kryminał po prostu. Zaraz. Ja właśnie nie jestem pewien, czy on jest taki czysty, bo chyba całe kwadratura koła w tej sytuacji polega na tym, że oczywiście tam są wypadki, gdzie możemy złapać za rękę sfałszowane na przykład roszczenia, prawda, czy jakieś tam lewy akty. Osoba, która zmarła w 1942 roku, sprzedała niby w 2000 którymś. Ale takich wypadków jest niedużo. Większość wypadków to są wypadki, mamy wyrok sądu, prawomocny, trzeba by proceduralnie to odkryć. Czyli te wszystkie krzyki, które, nie wiem, pan Chmaj, prawda, czy inni tam
tam eksperci prawni TVN-u podnoszą, że z panem Stępniem na czele, że to jest bezprawie, absolutnie zgodnie z literą prawa tego nie można zrobić. Nie są tak do końca. Po to było takie prawo tworzone, po to ono było tak robione, żeby to było, nie było złodziejstwem, tylko, że tak powiem, ale rozboje w majestacie prawa jednak. Zwróć uwagę na pewne fakty dokonane. Dlaczego ci, którzy przejęli Chmielną 70, czyli tę działkę przy Pałacu Kultury i Nauki, tak wymiękli, mówiąc tak kolokwialnie, i próbowali to sami oddać po prostu? Przepraszam, nic nie wymiękli, bo cała afera dlatego między innymi teraz wraca, że okazało się, że w Warszawie, wbrew zapowiedziom pani Hanny Kręskiewicz-Walc, proces reprywatyzacji trwa w najlepszej i kolejni ludzie są wysiedlani z kamieni. Ale w jakimś sensie oni się wystraszyli jednak po przejęciu tej Chmielnej 70. I na czym polega problem? Że cała elita prawnicza, od adwokatów poczynając, przecież jeśli szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie uczestniczy w tych reprywatyzacjach, to całe towarzystwo sobie pomaga. Ich koledzy w sądach to klepią, że tak powiem, no to jest jakaś podstawa do tego, żeby się tym zająć. Ale oczywiście to by wymagało przebudowy systemu sądowniczego, no bo jak pociągnąć tych sędziów do odpowiedzialności? I tu jest niebezpieczeństwo, to moim zdaniem jest realnym niebezpieczeństwem, jako w złej wierze przywoływanym. To znaczy, rzeczywiście trzeba zrobić jakiś trybunał rewolucyjny, który zlekceważy parę zasad typu lex retro non agit, stwierdzając, że to był lex pisany przez bandytów po to, żeby bandyckich dealów dokonać. I to jest jednak, no, wydaje mi się, że taki moment niebezpieczny dla każdego państwa. Mnie w tym wszystkim zadziwiła jedna rzecz. Czego się tak boi pan Witold Pal? Znaczy, teraz już mniej więcej wiemy, czego się boi, no bo tam jakieś... W piątek Super Express twierdził, że ta daleka rodzina, o której mówił, że to jest daleka bardzo rodzina, która reprezentuje, jest reprezentowany przez, no, znanego właśnie pana adwokata. No nie podali nazwiska, ale wiemy, o którego chodzi. On bodaj z Gorzowa pochodzi, pan Witold Pal, został przez Grzegorza Schetynę wstawiony jako komisarz i on wyszedł w tygodniu minionym, który komentujemy, na konferencję prasową i po prostu myślałem, że pomocy lekarskiej potrzebuje. Mówi, tak się trząsł. Mówi, że tej konferencji, na której mówił z taką grobową miną, tak, że miasto się bardzo cieszy, że są prowadzone działania. Natomiast nie, ty masz oczywiście rację, że tutaj jest niebezpieczeństwo, dlatego ja mówiłem o tym, że mam nadzieję, że ta komisja będzie oparta na bardzo solidnej podstawie prawnej, bo ona jednak będzie działać, no, w takiej trochę mglistej sferze regulacji. Ja po prostu mam nadzieję, oparta o gniew ludu, że Zbigniew Ziobro nie przegrzeje. Tak jak już miał kiedyś możliwość. No, najgorsza sytuacja byłaby taka, gdyby na podstawie decyzji tej komisji jakieś postępowania ponowne zostały wszczęte i potem by się to skończyło odwołaniami i ponownymi zwrotami tych nieruchomości. Jeszcze z odszkodowaniem. No, to by była porażka. A to jest perspektywa 10 lat mniej więcej. Mnie tu jeszcze właśnie chodzi o taką kasę, że 10 lat się opłaca. Pamiętacie sprzed kilku tygodni kongres sędziów? I te wszystkie wzniosłe hasła o niezawisłości, o wysokich standardach etycznych. No i nałóżmy to na te decyzje sędziowskie w sprawie tej złodziejskiej reprywatyzacji, na etykę adwokatów, których też obowiązuje kodeks etyczny. Jak to się ma do rzeczywistości? No ma się po prostu tragicznie. Ale wracając do tego, o czym mówicie, sama nazwa komisja weryfikacyjna jest trochę, że tak powiem, nieszczęśliwa. No bo z czym się kojarzy? Oczywiście kojarzy się z weryfikowaniem dziennikarzy w stanie wojennym, no niestety. Ale dobrze pasuje powiedzieć albo zwyczajków. Albo weryfikowanie funkcjonariuszy na początku lat 90. Tak. Albo jakkolwiek by nie kojarzyć, wydaje mi się, że z politycznego punktu widzenia to jest znowu narzucenie przez PiS takiego tematu sporu, który jest dla niego fantastyczny. Tak. Bo znowu mamy po jednej stronie opozycję, która występuje w obronie ewidentnego złodziejstwa, czyli ta inkwizycja wpisuje się w hasła zlikwidujemy CBA, a z drugiej strony PiS, który no może tam jakieś ma problemy z napisaniem ustawy takiej, żeby ona była zgodna z tymi różnymi duperelnymi dla prostego człowieka zapisami, ale występuje jako głos ludu. I o tym głosie ludu jeszcze za chwilę. Na razie króciutka przerwa, po której zapraszam państwa ponownie do rozmowy w Saloniku Politycznym.
Salonik polityczny Telewizji Republika. Przypomnę, w saloniku dzisiaj Mariusz Gieryj, Stanisław Janecki, Łukasz Warzecha. I skoro o gniewie ludu reprezentowanym przez Prawo i Sprawiedliwość mówię, bo to jest jednak sztuka pewna, rządzić w imieniu ludu, a nie w imieniu elit, które z natury są rządzące. Stąd jest ta kontra z kobietami, też gniew ludu. Żeby jakoś przeciwstawić się tamtemu gniewowi. No, jest szukanie różnego ludu, ludu internetowego na przykład, ludu innego, ale na pewno uosobieniem elit w oczach społeczeństwa jest Trybunał Konstytucyjny, lobby prawnicze, a ukoronowanie lobby prawniczego to profesorowie Trybunału Konstytucyjnego. I tu mieliśmy dwa wydarzenia. Przepraszam, ja wiem, że już wszyscy mamy... pogardło, jak to Rosjanie mówią, tego Trybunału, ale wydarzenie było rzeczywiście jedno spektakularne, a drugie znaczące. Spektakularne to jubileusz. Spektakularne jest to, że jubileusz 30-lecia Trybunału zrobił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. No, człowiek sam zainteresowany. Przy współpracy Fundacji Adenauera. Za pieniądze głównie Fundacji Adenauera, czym się zresztą pochwalił, żeby powiedział, że taki jest sprytnym gospodarzem, że nie wydał. Niestety głównie prywatnych sponsorów nieujawnionych. Oraz, no tak, no ale to, cóż tu można powiedzieć, no, wszyscy jednak dość zgodnie uznali, że to jest sytuacja niestosowna, poza tymi oczywiście, którzy w imprezie uczestniczyli. No niestosowna z bardzo prostego powodu. Wyobraźmy sobie, że samorząd Gdańska, czy ktoś, kto jest sponsorem, ma sprawę konstytucyjną do rozstrzygnięcia w Trybunale. Przecież to jest tak chyba ewidentny... Chyba sobie nie musimy tego wyobrażać, tak ewidentny konflikt interesów, że tego absolutnie nie powinno być. Ja tylko sobie przeniósłbym te warunki do jakiegokolwiek innego kraju europejskiego. To byłaby awantura absolutnie niebywała. Wyobraźmy sobie niemiecki sąd konstytucyjny w takiej roli. Po prostu i jeszcze na przykład podmiot rosyjski, który to finansuje. Powiedzmy Gazprom. No przecież to jest rzecz, a to jest przecież tego typu kategoria. Znaczy w ogóle kategoria. Sponsorowanie tego typu wydarzeń dla instytucji państwowej przez podmioty zewnętrzne, no nie powinno mieć miejsca. To jest po prostu absolutnie nie na miejscu. Cokolwiek by nie mówić i ja rozumiem ten cały konflikt, prawda, że tutaj toczy się Trybunał Konstytucyjny, znaczy profesor Rzepliński toczy spór z rządem, ale no nie godzi się powadze urzędu przyjmowanie tego typu pieniędzy i tego typu organizowanie tego typu pieniędzy. Bardzo dobrze, że powiedziałeś, że powadze urzędu z powagą urzędu to nie konweniuje, bo rzeczywiście jest tak, że pan prezydent Adamowicz mógł przecież z taką propozycją wystąpić, mogła wystąpić z taką propozycją Fundacja Adenauera, choć tutaj już moim zdaniem jest to tak grubymi nićmi szyte, że sam się dziwię, że oni to tak wprost zrobili, no bo tutaj już nie ma zupełnie wątpliwości, jaki był tego cel, no ale jednak... Fundacja Adenauera, przypomnijmy państwu, to nie jest fundacja prywatna, to jest fundacja, której 95% tak, środków... państwa niemieckiego. To są no, konkretnie partii CDU, ale to są pieniądze z dotacji budżetowej, bo w Niemczech jest taki system, nie głupi zresztą wcale, że pieniądze, które partia dostaje w określonej części wydać musi na prace studyjne, na fundacje właśnie, a nie tylko jak u nas wszystko na billboardy. Przepraszam za ten przypis, ale może był potrzebny. Przede wszystkim wina leży jednak po stronie tych, którzy zaakceptowali taką formę zorganizowania jubileuszu i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Czy ja znam takie powiedzenie... Sponsorów należało odprawić po prostu. Ja pamiętam zawsze takie jedno powiedzenie. Ręka, która daje, jest ważniejsza od ręki, która bierze. Więc tego należałoby się trzymać. I w przypadku instytucji państwowych absolutnie nie powinno dochodzić do tego typu sytuacji. To już pomijając w ogóle kwestię tego, czy ten jubileusz 30-lecia rzeczywiście należało świętować, wziąwszy pod uwagę, w jakich okolicznościach Trybunał Konstytucyjny temu został powołany. Ale nie 30, 34. Wymyślono to w marcu 1982 roku, czyli w najgorszym okresie stanu wojennego, kiedy ludzie siedzieli w internatach, były procesy wskazujące na wiele lat za członków Solidarności i opozycję,
owszem, to się ucierało przez kilka lat, dopiero pod koniec 85 roku przyjęto stosowną ustawę, ale zmiany w Konstytucji nastąpiły przecież w marcu 82 roku, wprowadzono artykuł 33a o Trybunale Konstytucyjnym, więc co tu świętować, a nawet te pierwsze wyroki podjęte w 86 roku przez pod prezesurą Alfonsa Klawkowskiego, jak Sławomir Cęckiewicz informuje, widział akta oczywiście współpracownika Służby Bezpieczeństwa i ten kontekst cały, że nawet te wyroki znaczy, były uchylone przez PRL-owski Sejm, czy to nawet wtedy to było dla picu tylko. Znaczy, ja bym nie chciał jednak wracać do tego czasu PRL. Nie, mieliśmy 89 rok, mieliśmy później ucieranie się jakichś demokratycznych naszych instytucji. Ale mówimy, Trybunał został. Ale mówimy o tym, Trybunał, Rzecznik Praw Obywatelskich też powołany w identycznych okolicznościach, prawdę mówiąc. To można powiedzieć, że to, co w PRL-u miało być picem, potem zyskało moc prawną i stało się elementami państwa prawa. Nie do końca byłaby to prawda, ale powiedzmy, można taką narrację tworzyć. Tylko wspominamy o tym nie po to, żeby Trybunał dyskredytować, tylko żeby zastanowić nad sensownością, jeśli dobrze Staszka zrozumiałem. Tak, bo to jest, zresztą, jaka tu jest cała seria strzałów sobie po kolanach, albo i wyżej, jeżeli jest tam w co strzelać, bo ten oficjalny, nieskrywany patronat niemieckiej fundacji publicznej, nie prywatnej fundacji, to w ogóle, że przypominać Trybunał Konstytucyjny, że korzeniami, nieważne czy że w 82 czy 6, ale że korzeniami jest gdzieś u Jaruzelskiego i do tego, skoro mówiłeś o powadze urzędu, ta interpretacja, na czym polega powaga urzędu w interpretacji Andrzeja Rzeplińskiego. No na tym, że nie będą jeść na gazetach i palcami, tylko muszą wziąć jakieś pieniądze od sponsora, żeby to było ta powaga pełna. Milion sztuczce odpowiednie. Tak około. I tak a dalej. Jeżeli już to musiało być, to można było zrobić kolację w siedzibie Trybunału, nie wiem, za 10 tysięcy złotych. Ale przecież tam za są kucharze na etatach. Oczywiście. Tam są kucharze na etatach. Jest tam i sztuczce są na inwentarzu, że tak powiem. Ale tu trzeba było zrobić dworską uroczystość. Ja nie rozumiem, znaczy przyznam szczerze, nie rozumiem ostatnich tych ruchów profesora Rzeplińskiego. Ja rozumiem, że on kończy kadencję, próbuje to jakoś, nie wiem, czy to jest ustawianie się pod wiatr, co będzie po Trybunale Konstytucyjnym, czy, no nie wiem, generalnie rzecz biorąc, te ostatnie ruchy nie służą Trybunałowi Konstytucyjnemu. No bo jeszcze mieliśmy dogrywkę. Więc i tu jest to, bo wiem, dwa wydarzenia, jedno spektakularne, drugie znaczące. Wydarzeniem znaczącym było to, że profesor Rzepliński, czy przewodniczący Rzepliński zwołał zgromadzenie ogólne, to się nazywa ogólne sędziów Trybunału, ale zwołał tylko niektórych sędziów, czyli tych, których wybrało PO i PSL. Tych, którzy wybrali, zostali już w nowej kadencji, w obecnej kadencji, nie zaprosił. Mimo to oni przyszli. No i tutaj się zaczyna jazda, ponieważ profesor Rzepliński ich próbował wyprosić. Oni odmówili i okazało się, że nie jest tak, że tylko ich troje jest tego zdania, że powinni uczestniczyć w tym zgromadzeniu, ale również wyłamała się szóstka sędziów tych z rozdania poprzedniego, z poparcia dla takiej decyzji dość arbitralnej przewodniczącego. No, to są w ogromnej większości profesorowie prawa, którzy wykładają na znanych uczelniach od UJ-u, Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego i tak dalej. No i oni potem idą do studentów, do swoich pracowników na wydziałach i co powiedzą? Gdzie w polskim prawie jest kategoria sędzia orzekający? Nie istnieje. Sędzia nieorzekający, to bo taki był argument Andrzeja Rzeplińskiego, że tych troje są sędziami nieorzekającymi. Dlatego chciał ich wyprosić. Gdzie w polskim prawie istnieje zapis, że Trybunał składa się z 12 sędziów, skoro w Konstytucji w artykule 194 jest, że składa się z 15 no sędziów. Mało tego, jak to sam uzasadnić? Trybunał uznał skuteczność wyboru tych jak to tych uzasadnić? Ale też był problem techniczny. No jak uzasadnić, że to są pisowcy, no, czyli żeby zacytować magistra Stępnia, może nie będę cytował, bo jesteśmy przed 23. Poza tym jest kwestia tego, że chciano przyjąć regulamin, który ma ułatwić powołanie następcy Andrzeja Rzeplińskiego z tej samej grupy, naszej dziewiątki tak zwanej, jak już wiemy z tej korespondencji mailowej. Ustawa przyjęta 22 lipca 2016 roku mówi, że
zgłasza się trzech kandydatów, każdy sędzia ma jeden głos i może głosować na jednego kandydata. Tak jest na przykład w Sądzie Najwyższym. Profesor Safian, poprzedni, przed Andrzejem Rzeplińskim, jeden z poprzedników, bo potem był następny. Bezpośrednio był wstępny. Tak. Zarządził, że każdy ma dowolną liczbę głosów i głosuje na, czyli zawsze można by swoich przepchnąć jako tych kandydatów, których powołuje się, przedstawia się prezydentowi. I teraz, ponieważ ustawa dopiero 7 listopada będzie skarżony, ten artykuł 16, o wyborze prezesa Trybunału Konstytucyjnego, więc profesor Rzepliński chciał wprowadzić regulamin, ale, czyli znowu złamać prawo, bo zastosować taką zasadę. Dobra, wybierzmy sobie ile chcemy w pierwszej turze niejako, ale w drugiej turze wybierzmy tych, którzy mają największą liczbę głosów. Żadna procedura ustawowa tego nie przewiduje. No i część sędziów, znowu profesorów prawa, trochę się chyba złapało za głowę i jak my wyjdziemy po tym wszystkim, jednak byle student prawa zarzuci nam ewidentne naginanie. Dlatego to całe spotkanie czy zebranie zgromadzenia ogólnego skończyło się niczym po 6 godzinach. Studentów to nie wiem, czy oni się boją, ale może rzeczywiście nie wszyscy profesorowie się już wybierają na emerytury, więc jakieś tam poczucie. Z trybunału wkrótce odchodzi tylko Andrzej Rzepliński 19 czerwca i odchodzi w czerwcu Stanisław Biernat, jego zastępca, w czerwcu 2017 roku. Pozostali mają kadencję, najbliższa upływa 3 grudnia 2019 roku. O to chodzi. Cała sprawa jest po to, żeby stworzyć regulamin wyboru następcy. W ogóle mam wrażenie, że teraz właśnie Andrzej Rzepliński walczy bardzo rozpaczliwie chyba i nie bardzo już dbając o pozory, o to, żeby następcą był ktoś z naszej dziewiątki. Pytanie dlaczego, no Piotr tutaj Tuleja dziennikarze albo Marek mówią, Zubik, takie są kandydatury. Tu dziennikarze spekulują, że chodzi o to, żeby po prostu nie uchylił mu immunitetu z jakiegoś powodu, ale tego nie wiemy. No, słuchajcie, to jest jednak ciekawa zmiana w tej wojnie o Trybunał, że nie udało się doprowadzić do końca tego zgromadzenia, bo tutaj czas troszkę, prawda, goni sprawę. No czas, ale też Trybunał Stanu, no nie przesadzajmy, no. Trybunał nie może ewidentnie łamać ustaw. Konstytucyjny. Czy Trybunał mówisz, że Trybunał Stanu grozi Andrzejowi Rzeplińskiemu? Tak, dlatego potrzebuje kogoś, kto mu nie uchyli immunitetu. Dokładnie tak. To jest takie traktowanie ustaw, że głowa boli, no a to robią przecież strażnicy Konstytucji. No i co teraz, jak przewidujecie ciąg dalszy? Nie, to może w styczniu chyba, czy w lutym dałem głos taki, że Jarosław Kaczyński przetrzyma to wszystko do końca kadencji profesora Rzeplińskiego. Ten scenariusz się sprawdza i po odejściu profesora Rzeplińskiego myślę, że nagle się okaże, że wszystko da się ułożyć. Nie sądzę. Ja też nie. I od początku mówiłem, że odejście Rzeplińskiego tutaj nie załatwi problemu, nawet jeżeli widać rozdźwięki pomiędzy poszczególnymi sędziami, nawet jeżeli doszło do tego, o czym mówił Staszek, no ale jednak otwierająca się możliwość, czy konieczność, powstająca konieczność wyboru nowego przewodniczącego raczej wzmoże konflikt na nowo, moim zdaniem, niż go załagodzi. Tutaj sprawa sięga już poza profesora Rzeplińskiego. Natomiast ja jestem ciekaw, wybiegając jeszcze dalej w przyszłość, to jestem ciekaw, jaki będzie los samego Rzeplińskiego już po odejściu z Trybunału. Czy jaki on ma plan na siebie, czy jak zostanie zagospodarowany ewentualnie. Myślę, że będzie alternatywnym prezydentem państwa podziemnego stworzonego przez KOT, urzędującego na emigracji gdzieś Każdy tego typu spór wymaga silnego, jasnego przywódcy. W momencie, kiedy profesor Rzepliński odejdzie z Trybunału Konstytucyjnego, z całym szacunkiem, ale nie wiem, czy pan Biernat będzie w stanie udźwignąć dalej ciężar tego. Pan Biernat nie będzie kandydatem na trwałego prezesa. Pan Biernat byłby prezesem tylko tymczasowym, gdyby... Tak, bo jemu się kończy. Gdyby... Ale to mówię, brakuje po prostu przywódcy w tym momencie. Gdyby przedstawiono prezydentowi jednak przeforsowane przez Andrzeja Rzeplińskiego kandydatury swoich,
wówczas prezydent mógłby nie zaakceptować w związku też z pogwałceniem procedur żadnej z tych kandydatur. Wtedy prezesem tymczasowym jest wiceprezes Biernat. W czerwcu na początku mu się kończy kadencja. Potem przejmuje najstarszy z sędziów, to jest 75-letni Stanisław Rymar, któremu kadencja kończy się 3 grudnia 2019 roku. I jest pat, bo jest tak. Będzie znowu atakowanie rządu na wszystkich możliwych forach z Unią Europejską, włącznie Radą Europy, Komisją Wenecką, że nie pozwolono wybrać prezesa, chociaż chciano go powołać z naruszeniem prawa. I to może... Ta wojna może trwać naprawdę mnie, aż do 2019 roku. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Wbrew temu, Mariusz, co ty mówisz, profesor Rzepliński przecież nie zniknie, nie rozpłynie się w powietrzu. On nadal, już będąc poza Trybunałem, będzie w tej wojnie brał udział i będzie się konsultował z pozostałymi sędziami i będzie tutaj ważnym aktorem, więc moim zdaniem wiele jego odejście tak chyba naprawdę jednak nie jego zmieni. Znaczenie zmaleje, no chyba, że miałbym trochę zmaleje, ale... przez, powiedzmy, teoretyzując, tymczasowego prezesa Biernata, miałby w jego rękach, w swoich rękach całkowicie powolne narzędzia. Nie, ale zważcie na liczby. Do prowadzenia takiego sporu, który prowadzi profesor Rzepliński, potrzeba gigantycznej determinacji. Nie ma się co oszukiwać. Jest to jednak po prostu pewne wyzwanie i nawet udźwignięcia tego. Pytanie, czy którykolwiek z pozostałych sędziów będzie miał tę determinację i będzie chciał się w to pakować. No bo jest jeszcze wiele możliwości. Ale które? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale zdaje się, jest tak, że jeżeli nawet uda się Andrzejowi Rzeplińskiemu przeforsować nowy regulamin, to rząd może nie wydrukować po prostu. Artykuł 15 punkt 7 ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim. No i właśnie. A jednocześnie czy miasteczko się już zwinęło sprzed KPRM? Jednocześnie ta sama ustawa, ta nowa, daje premierowi kompetencje do oceny, czy uchwała została podjęta zgodnie z planem. A jest jeszcze jedna okoliczność, mianowicie wypowiedź Donalda Tuska, taka dość nieoczekiwana, która no chyba nie zwiększyła tej determinacji, o której mówisz, to znaczy stwierdzenie, że w organach europejskich nie ma obecnie jakiejś tam, on nie widzi możliwości, żeby Europa się za bardzo upominała o Trybunał Konstytucyjny, bo ma pilniejsze sprawy na głowie. Co prawda zaraz potem wiceprzewodniczący Timmermans zapewnił, że on nie odpuści, że on tutaj śledzi, rękę na pulsie trzyma, ale wydaje mi się, że to chyba jednak Tusk miał rację, bo tak spór, zauważcie, że z takiego sporu, który na początku gdzieś tam rzeczywiście próbowano go umiędzynarodowić, schodzi na taką lokalną, ciągnącą się coraz mniej istotą. Nikt prawda, nie zrywa z Polską kontaktów dyplomatycznych, nie uruchamia jakichś sankcji czy procedur z tego powodu i raczej wydaje się, że też na polską opinię publiczną już przestało to jakoś szczególnie działać, że jakiś Timmermans czy inny Verheugen powie coś tam, że w Polsce źle. No to mają do siebie takie ciągnące się spory, że one wytracają z czasem energię, ale to, że wytracają energię, nie oznacza, że przestają uwierać i przestają przeszkadzać. Poza tym jest cały czas problem, o którym ja już wielokrotnie tutaj mówiłem, orzeczeń zapadających w tej chwili w Trybunale i ich ewentualnej mocy zastosowania się do nich władzy. No mamy w sprawie bliskiej mnie, o której również wiele razy pisałem, mieliśmy orzeczenie dotyczące przepisu o zatrzymywaniu czy zawieszaniu uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie prędkości. Opublikowane weszło w życie, ale nie było to wcale takie jasne. Weszło w życie na podstawie już nowej ustawy o Trybunale, tak. Ale nie było to wcale takie jasne, jaki będzie dalszy ciąg tego i czy rzeczywiście tego typu orzeczenia będą miały skutek, czy nie. I jasne to do końca nadal nie jest. Więc, zgadzam się z tobą i tego typu rzeczy bardzo uwierają i je trzeba po prostu przecinać w którymś momencie. Bo inaczej po prostu będzie się to wracało czkawką i absolutnie to się Komisja zgadza. Wenecka, która jest ciałem prawniczym, bo Rada Europy nie musi tego wiedzieć jako ciało polityczne, a tym bardziej Komisja Europejska, robi jedno ewidentne nadużycie, powołując się na to, że jakoby Trybunał Konstytucyjny na początku grudnia orzekł w sprawie wyboru sędziów.
Otóż nie orzekł, bo nie ma do tego prawa i tego nie zrobił. W ogóle kwestia wyboru sędziów nie jest w kompetencji Trybunału. Chyba wracamy do puenty Mariusza, że jednak dłużej Jarosława Kaczyńskiego niż Rzeplińskiego, może tak parafrazując. Ale zobaczymy, krótka przerwa i za chwilę znowu jesteśmy u Państwa. Witam ponownie. Salonik polityczny Telewizji Republika. Dzisiaj w saloniku Mariusz Gierej, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha, których pytam niniejszym, czy nadążają za pogłoskami o tym, jakie w końcu mamy płacić podatki od roku przyszłego. Bo ja się przyznaję, że mogłem się pogubić. Ja podsumowałem w jednym ze swoich tekstów różne informacje, które się pojawiały i różne głosy, a i tak pewnie nie wszystkie tam wymieniłem. I zresztą w dwa dni po tym, jak ten tekst opublikowałem, wyszła kolejna sprawa, która jest bardzo typowa właśnie dla tego, jak rząd informuje o tych planach, czy właściwie dezinformuje. To znaczy najpierw pojawiła się wypowiedź w wywiadzie w Dzienniku Gazecie Prawnej Pawła Wojciechowskiego, głównego ekonomisty ZUS, który zarazem kieruje zespołem, który pracuje nad tymi zmianami podatkowymi, że należałoby, no tak to mniej więcej było ujęte, że należałoby zrezygnować ze wspólnego opodatkowania małżonków. Potem wiceminister finansów przyszedł do Sejmu i zaczął mówić coś, co tak zostało zrozumiane jako potwierdzenie tej wcześniejszej tezy Wojciechowskiego. Ale wtedy odezwał się z kolei wiceminister pracy Bartosz Marczuk, że nie, że jednak ma zostać wspólne opodatkowanie małżonków. Wiceminister finansów mówi o czym innym. On mówi o dzieleniu podatków przez liczbę członków rodziny, po czym jeszcze pojawiła się wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że tak, zostaje wspólne opodatkowanie małżonków. Ta jedna opowieść, tylko to przecież jest jeden mały aspekt kwestii systemu podatkowego, pokazuje, z jak kompletnym i absolutnym chaosem informacyjnym mamy do czynienia. Jedna sprawa, istotna oczywiście, ale tylko jedna sprawa i trzy dni absolutnej jazdy i w końcu nie wiadomo, na czym stoimy. Znaczy, dla mnie osobiście w całej tej awanturze podatkowej po raz kolejny widać, że rząd po prostu nie ma kompletnie PR-u. Znaczy polityka informacyjna tego rządu nie istnieje, tak bym to określił. Każdy coś powie, a później jest gaszenie pożarów. I Beata Szydło zamiast tak naprawdę móc zarządzać tym państwem, to po prostu biega i gasi pożary. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób jest komunikowane są zmiany gospodarcze, czy to w sferze podatków, czy inne, to jest to kompletny chaos. To znaczy nie widać w tym tak naprawdę pewnego systemu. Tak jak jest na przykład, no, choćby za naszą zachodnią granicą, gdzie wszystko jest jasno określone. Wiadomo, na co oni stawiają. Pierwszy przykład z brzegu, sięgnę tylko. Tak? Popatrzmy, jak wygląda kwestia rzemiosła w Niemczech. Polski hydraulik może tam pojechać, może pracować dla Niemca. Ale trzeba mieć certyfikaty, prawda? U nas w Polsce rzemiosło zostało przez ostatnie 25 lat po prostu zakopane w zasadzie. I pytanie teraz takie, co z rzemiosłem? Co z podatkami? Co z małymi przedsiębiorcami? Co z tym? Nie mamy jasnej, spójnego komunikatu, tylko mamy po prostu pewne wrzutki, które nam nic nie dają. A ja pytam jeszcze, zgadzając, ja nie wiem, czy masz rację oskarżając o to PR, bo PR-owiec może coś sprzedać, ale znaczy, sugeruje, że nie ma w ogóle żadnego planu? Tak, sugeruje, że nie ma żadnej koncepcji. To byłaby bardzo niedobra informacja. Na czym budować polityki informacyjnej, bo nie wiadomo, o czym jak informować. Jak się obserwuje poszczególne działania, to można dojść do takiego wniosku. Jaka była sytuacja z zmianami w prawie wodnym, a więc również tymi dotyczącymi planowanych podwyżek cen za wodę? Najpierw minister Szyszko w swoim ministerstwie opracował plan, mając przede wszystkim na uwadze to, żeby jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć. Jak ministrowie zapoznali się z tym planem, zanim on oczywiście został przyjęty przez rząd, się złapali za głowę, bo wynikałyby z niego podwyżki absolutnie gigantyczne, więc tam zdyscyplinowano ministra Szyszkę, żeby może jednak trochę przykręcił, no to on trochę przykręcił, a potem weszła w to wszystko Beata Szydło, która nie stwierdziła, że nie, to w ogóle żadnych podwyżek nie będzie. Czyli tu został problem, został wywołany, podniesiony i spacyfikowany.
zablokowany w ostatniej chwili. Druga taka sprawa. Pojawiła się informacja w pewnym momencie, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad podatkiem cukrowym, że producenci żywności, którzy za bardzo cukrzą swoje produkty, mają płacić specjalny podatek. Zrobiła się z tego afera, zresztą zaczęło o tym informować wcale nie media nieprzychylne rządowi, tylko media publiczne. Zaczęły to podawać jako plan Ministerstwa Finansów. Odezwał się wtedy na Twitterze szef gabinetu ministra Radziwiłła, że ja dementuję, absolutnie nie prowadzimy nad tym pracy, to są prywatne opinie jednego z wiceministrów. No i to tak po cały czas wygląda. Po czym jednak okazało się, czy ukazuje się, bo ja też już się gubię, że jednak jakieś tam prace nad tym podatkiem cukrowym są. To nie jest tak, ani też nie jest nie tak. To znaczy zauważcie, że chyba minister Szczurek, tak, w rządzie Platformy, przygotował ten sam podatek de facto. Bo ta idea podatku jednolitego to jest kontynuacja tamtego pomysłu. Po co to zostało przygotowane? No po to zostało przygotowane, żeby były większe wpływy podatkowe, bo po co się robi? Nie słyszałem, żeby władza zmieniała podatki, żeby były mniejsze. Więc po to zostało przygotowane. Ale trzeba to sprzedać tak, że podatki będą jednocześnie niższe i wyższe, jednocześnie sprawiedliwe i mniej sprawiedliwe, wyrównujące, sprawiedliwe. Prawda? Wyrównujące coś tam i niewyrównujące. Dobrze, na tym tylko, nie straci, a dochody państwa wzrosną gwałtownie. Tylko pytanie pozostaje jedno. Jak te podatki wpłyną na rozwój państwa? Jak to wpłynie na poszczególne branże? Jak to wpłynie na generalnie wzrost gospodarczy? Podatki są bardzo newralgicznym elementem i taki chaos informacyjny nie służy w ogóle klimatowi inwestycyjnemu, więc jeżeli mamy informację następującą, że inwestycje w Polsce spadają, oczywiście z wielu powodów, to nie jest ten jeden podstawowy powód, to zawsze jest coś takiego, że pewna fiskalna, jest takim elementem stabilizującym dla inwestycji. Oczywiście podstawowym. No, ale pewne rzeczy są jasne. Nie można w ten sposób. Nie, ale przecież zamiary są proste. Moim zdaniem wicepremier Morawiecki to mówi otwartym tekstem. Za dużo w tej chwili przedsiębiorców rozlicza się z PIT-u, co jest, uważa on za nienormalne. Więc trzeba sprawić, żeby rozliczanie się małych i takich trochę średnich się nie opłacało, żeby wchodzili w CIT. W związku z tym będzie uproszczenie, że nie będzie udawanie, że jestem przedsiębiorcą, a płacę PIT, czyli tak podatek jak każdy, kto nie jest przedsiębiorcą. I wtedy... Okej, okay, to ja w takim razie zadam pytanie. Z drugiej strony pan Mateusz Morawiecki mówi, że mamy w Polsce za mało własnego kapitału. Mamy za mało klasy średniej, tak? W jaki sposób chcemy ją wykreować? Chciałbym usłyszeć odpowiedź. Jeżeli w tym momencie tym, o których mówisz, dowalimy podatki, tak? Skąd oni mają wziąć pieniądze na rozwój, na innowacje, na wzmocnienie własnych firm? Skądinąd słyszeliśmy, być może później zdementowane pogłoski, że ten próg bycia najbogatszym ma się ulokować gdzieś mniej więcej na 10 tysiącach brutto dochodu miesięcznego. A to jest jeszcze kolejna rzecz, która mnie przeraziła. Wczoraj mieliśmy potężną dyskusję na Twitterze z 200 czy więcej tweetów, żeśmy na ten temat wymienili. Jeżeli przedsiębiorca ma odprowadzać ten jednolity podatek od tego, co zarobi w danym miesiącu, tak, to ja zadaję pytanie następujące. W jaki sposób, jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo, które jest bardzo często tak spotykane, czyli pracuje pół roku nad jednym kontraktem, on mu wychodzi, zarabia dużą kwotę pieniędzy, a potem musi po prostu pracować dalej nad kolejnym kontraktem i przez pół roku musi się utrzymać. W momencie, kiedy ma dochód duży i mu te pieniądze zostaną zabrane, w jaki sposób ma zapłacić ZUS-y pracowników, opłacić koszty funkcjonowania tej firmy, kiedy ona nie ma przychodów stałych? No tego typu rzeczy, tego typu sytuacje trzeba rozważyć. I ja pamiętam też taką dyskusję przy planie Hausnera. Była sytuacja następująca. Mówimy o tym, płaćmy podatki co miesiąc. Okej, tylko że jeżeli płacimy co miesiąc, to przedsiębiorca nie akumuluje kapitału. W związku z tym jest w plecy. I na tym będziemy, na zawieszeniu tego pytania, będziemy kończyć dyskusję, która pewnie wróci, ponieważ jak mówię, na razie to są tylko
pogłoski, których źródłem są różni wiceministrowie czy ministrowie chodzący po mediach, a sam Mateusz Morawiecki... Kazus kozy? Oczywiście. Być może, a sam Mateusz Morawiecki parę dni temu powiedział, że właściwie dopiero dwa dni temu zobaczył te szczegóły tego projektu, więc na razie jeszcze nie będzie się wypowiadał, chociaż już się wypowiadał, ale... Proszę Państwa, Mariusz Gerej, Stanisław Janecki, Łukasz Warzecha i ja, Rafał Ziemkiewicz, dziękujemy serdecznie za dzisiejszy Salonik Polityczny.